Dziś ten szczególny dzień w roku, 26 maja, kwiaty kwitną dla naszych kochanych mam. Zapytaliśmy mieszkańców Kutna, za co cenią swoje mamy, jak spędzają ten dzień oraz czego im życzą. Za co ceni pan swoją mamę? Za to, że żyje, bo ją kocham. Za to, że jest kochana i mnie zawsze wspiera. A pan? No, jak to powiedzieć? No za to, że jest. Za wszystko na pana, to, że mnie wychowała. To, co mi dała. No ogólnie, że mnie kochała. Mamę za trud wychowania na pewno, za to, że włożyła dużo siły i miłości w to, żebym no, po prostu wyrosła na dorosłą kobietę. No za wszystko, za to, że mnie urodziła, bo wiem, jak wygląda poród, ciąża. Także no za wszystko, za to, że jest przede wszystkim i jest kochana. Kocha mnie bezgranicznie i akceptuje mnie taką, jaką jestem. Za to, że jest bohaterem w moim domu, jest drugim mężczyzną, zrobi wszystko tak naprawdę i ma największe serce, jakie w życiu spotkałam. No jest kochanym człowiekiem, no. Jest chorym, ale bardzo ukochanym, zawsze mi pomaga, zawsze przy mnie jest, więc jakby to jest najważniejsze. Za to, że jest przy mnie. Za to, że poświęcają tyle czasu nam zawsze i pomagają we wszystkim. Za to, że są z nami i pomagają nam tak samo we wszystkim, w lekcjach i tak. Za to, że mnie wychowała na mądrego człowieka. Za troskliwość i za to, że ma do nas cierpliwość. No, za wszystko, za to, że nas kocha, za wszystko, no, za... nie wiem. No dokładnie, moja to by wszystko za mnie oddała i jest zawsze, kiedy jej potrzebuję. No. Opiekuńczus, zawsze ma dla mnie czas. Że jest kochana i... bardzo pomaga w lekcjach. Ja moją mamę cenię za to, że jest najlepszą osobą na świecie, jaką kiedykolwiek miałam przyjemność spotkać i poznać. I co lepsze, moja mama, ale oboje moi rodzice są z roku na rok coraz lepszymi rodzicami. Także ja za to ich cenię. A jak świętuje pan dzień mamy? Kwiaty, słodkości, inne no, przyjemności? To, co można dać, całe serce bym jej oddał. Właśnie idę po prezent dla mamy. Zdradzisz jaki? Szczerze jeszcze sama nie wiem. A pan? Ja kwiaty już kupiłem, takie doniczkowe. Ja kupiłam mojej mamie broszkę, jakoś niedawno, no i jutro ją dam. No na pewno jakiś prezencik będzie dla mamy i chciałybyśmy ten dzień spędzić wyjątkowo, niecodziennie. Może gdzieś się wybierzemy po prostu na spacer jakiś, jakieś rozmowy takie po prostu niecodzienne. Także no chciałybyśmy uczcić, nie wiem czy uda się akurat jutro, ale być może w weekend najbliższy. Będziemy świętować na pewno. Planuję kupić prezent i właśnie jeszcze szukamy tutaj z moją przyjaciółką idealnego prezentu, no bo chciałabym, żeby to było coś wyjątkowego. Jedziemy z bratem po kwiaty. Właśnie dzisiaj jeszcze jadę do Łodzi po prezent dla niej, bo sobie upatrzyła i mówię, dobrze, to pojadę. Specjalnie pojadę, dlatego że no, ciężko teraz jakby nie wychodzić z domu, bo jest chora, więc jakby stwierdziliśmy, że w tym roku zrobimy jej duży prezent, niespodziankę, o której marzyła. Pojedziemy po kwiaty, wino już mamy, więc będziemy świętować w domu. Daję jej prezenty. Prezenty kupujemy. Jakie? Ja kupiłam kolczyki i coś słodkiego. No i ja książkę kupuję, bo mama chciała. Raczej to będzie pocztówka, bo moja mama jest za granicą. Perfumy i kwiaty. No, kwiaty najlepiej zawsze, przeważnie. Kwiaty, ale też jedzenie, bo kwiaty jednak wyrzucimy, a jedzenie sprawi większą przyjemność. Przez żołądek do serca. A ja to myślę, że najlepiej zrobić coś od siebie. Własnoręcznie. Co na przykład? Jakiś rysunek, ale to młodsze lato. Teraz coś innego trzeba wykminić. Masz jakiś pomysł? Aktualnie nie, ale trzeba pomyśleć. Prezenty. Jakie? Kwiaty, jakiś drobiazg i czekolada. Głupio się przyznać, ale jeszcze nie mam prezentu. Mam dużo pomysłów, ale nie chcę zaliczyć jakiejś wtopy. No, chciałabym na pewno trochę czasu z moją mamą spędzić, bo nie zawsze jest taka możliwość. Za co jako mama jest pani ceniona? No chyba za dobre serce, bo mam właśnie dobre serce dla swojego syna, bo mam syna tylko. Za dobre serce. Na 100% za dobre serce i za cierpliwość, bo mam bardzo, bardzo dobre córeczki i jestem cierpliwa i wyrozumiała. Za to chyba jestem wywyższana od niebiosy. No tak myślę, no taka jest moja ocena, prawda? Także
Myślę, że dziewczynki też by tak powiedziały. Córki, dorosłe córki, ale dla mnie zawsze dziewczynki. Zawsze były i będą te dziewczynki. Kochane. Najkochańsze. No nie wiem, za dobroć, za szczerość, za pomoc. No za to chyba, że dzieci wychowałam. I nie wiem, to by się trzeba dzieci spytać. Jak świętuje pani ten dzień? Przykro mówić, jestem w pracy, ale to jest takie niezależne, bo jest grafik z góry ustalany. Ale myślę, że po pracy, myślę, że spotkanie na pewno będzie w gronie rodziny, w gronie córek. Myślę, bo są na miejscu, także myślę, że tak. Z synem, tak, bo ja mieszkam razem z nimi i po prostu z nimi spotykam się z nimi. No w gronie rodzinnym, mamy już niestety nie mam, dzieci przyjeżdżają, wnuczek. I tak spędzamy. Tak różnie bywa. Różnie bywa, no ale raczej tak. A czego jako mama pani by sobie życzyła? No nie wiem, praktycznie rzecz biorąc, wszystko co bardzo fajne, bardzo przyjemne jest. Jako mama zdrowia tylko, żebym miała zdrowie. No bo cóż to można więcej sobie życzyć. Radość jest, bo i wnusia jest, także radość ogólna jest i z córek, i z wnusi, także i z całej rodzinki mojej, bo jest naprawdę cudowna. Także jestem szczęśliwa. Żebym miała zdrowie, jeszcze sobie popracowała i się dużo uśmiechała ze wszystkim. Przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim. Zdrowia, szczęścia. Żeby dzieciom się dobrze wiodło, wnukom. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia i żeby trochę jeszcze pocieszyć się tym wszystkim. A jakie życzenia dla niej? Wszystkiego najlepszego, 150 lat życia. No najważniejsze to dużo zdrowia, myślę, że w tych czasach i... żebyśmy ich nie zawodzili zawsze. Życzenia mam teraz, łaść Boże, nie umiem składać życzeń. No to na pewno zdrowia, bo to najważniejsze. Szczęścia, no bo mama powinna być szczęśliwa. No i miłości od swoich dzieci, bo jeszcze, mam siostrę. No to chyba najważniejsze. No dla mamy przede wszystkim zdrowia, zwłaszcza w tym czasie takim trudnym dla nas wszystkich. Spokoju, no czego jeszcze, no... wszystkiego, co każda mama by sobie wymarzyła, no nie wiem. Żeby dzieci też były szczęśliwe, bo jeśli dzieci są szczęśliwe, to i matka jest szczęśliwa na pewno. Także no, tego wszystkiego bym życzyła swojej mamie i wszystkim mamom oczywiście, bo bycie mamą to coś wspaniałego. Myślę, że wszystkiego, co by sobie życzyła najlepiej. Czyli spełnienie marzeń, przede wszystkim zdrowia, pomyślności. No i tak jak mówię, spełnienia jej najskrytszych marzeń. Dużo zdrowia, 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 spełnienia i uśmiechu na twarzy i żeby każdy dzień był coraz lepszy. Wszystkiego najlepszego. Żówka. I dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego, żeby z nami wytrzymały. No i żeby były zdrowe. No wszystkiego co najlepsze, no spełnienia marzeń i no i wytrzymania z nami. No 100 lat i zdrowia, nie? Najbardziej to zdrowia, na pewno. Zdrówka jeszcze więcej. No dokładnie, żeby jeszcze nas nigdy nie opuściła. To najważniejsze. No zdrowie najważniejsze, szczęścia i żeby jak najdłużej z nami była. Zdrowia i wytrwałości dla nas, żeby z nami wytrzymała. Dużo zdrowia, pociechy ze wszystkich. Kocham. Najbardziej? No na świecie. No na pewno zdrowia, tak jak pewnie każdy, nie będę tutaj oryginalna. Ale też chciałabym życzyć jej tego, żeby mogła naprawdę powiedzieć, że jest taką spełnioną kobietą, że spełniła swoje marzenia. Myślę, że to tyle.